Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia 10. odcinka z serii Pokémon Let's Go Pikachu Dexplay. W poprzednim odcinku, cóż, zdobyliśmy kolejną odznakę, jak możecie zauważyć to już na layoutie, czyli pokonaliśmy wodną liderkę regionu Kanto, Misty, która uważa siebie za światowej sławy piękność. A jeżeli jesteście ciekawi, jak nam poszło z Misty i w jaki sposób przebiegła walka, to gorąco was zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka, playlista jest dostępna na moim kanale, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to subskrybujcie albo zostawcie łapkę pod tym filmikiem, jeżeli to co widzicie wam się podoba. Ja tutaj musiałem teraz uciec od Mankeya i muszę to zrobić jeszcze raz. W każdym razie, gorąco was do tego zachęcam, oczywiście witam was wszystkich z powrotem na kanale, a nowe osoby witam po prostu. No a w dzisiejszym odcinku będziemy dalej zmierzać w stronę, tym razem Vermilion City, ponieważ od Billa dostaliśmy bilety na SSN, czyli statek świętej Anny. Jak to ktoś w komentarzach łaskawie raczył powiedzieć i przetłumaczyć, co jest bardzo fajne z jego strony i dziękuję za to, bo ja bym normalnie mówił cały czas SSN. A jednak nie o to tutaj chodzi. W każdym razie obiecałem wam, że pokażę wam jeszcze jedną metodę, bo tutaj została nowa mechanika dodana, tak zwany combo capture czy combo catch, która po iluś tam złapanych tych samych Pokemonach pozwala nam złapać coś rzadszego, czyli na przykład zwiększa nam szansę na shiny, albo pokazuje Pokemony specjalne, rzadkie, które tutaj zazwyczaj się nie pojawiają. I ja mam nadzieję takiego Pokemona dzisiaj spotkać. Oczywiście pokażę wam bazowo, jak to tutaj działa i postaram się zrobić szybkie cięcie do momentu, aż takiego Pokemona napotkam. I teraz muszę wybrać Pokemona, który będzie dobry i wydaje mi się, że Spearow tutaj będzie dobrym Pokemonem do łapania. Właśnie i będę próbował to tutaj z nim robić, także ja jestem gotów. Rzucam Pokebolem, no i nie trafiłem, oczywiście, więc nie wiem, czy... Jeszcze raz. Okej. Okay. Już narodowałem dwa Pokebole, więc nie wiem, czy mi się to uda. W każdym razie, raz, dwa, trzy i... I Spearow jest złapany, także bardzo dobrze. I to jest nasz pierwszy capture, tak jakby. Takie mam przynajmniej wrażenie. 34 punkty doświadczenia. Tutaj troszeczkę moje Pokémony dostaną punkty doświadczenia za to. Widzimy, nie pojawia się tutaj nic. Zazwyczaj się pokazuje tutaj combo catch w takim razie, jeżeli mamy już coś więcej złapane. No i Spearow oczywiście ląduje w moim boksie. No i teraz możemy tutaj złapać kolejnego i wydaje mi się, że jak złapiemy tego Spearowa, to pojawi nam się combo catch 2. Ja właśnie będę o to się starał tutaj, żebyśmy mogli złapać te wszystkie Pokémony. Żebyśmy mogli tutaj ruszyć dalej i żeby również złapać Charmandera. Teraz zobaczę jeszcze, czy moja teoria ma potwierdzenie. Jeżeli ma, to będę się bardzo cieszył. Jeżeli ma, to oczywiście za niedługo się widzimy. Jest już Moonpie na poziomie 15, czyli tutaj będę miał nieco wyższe poziomy niestety. To się zgadza, ale chyba nie ma żadnego problemu. Widzimy, catch combo 2, keep it up, ok. I Spearow ląduje w Pokémon Boxie. Co zrobimy z Spearowami, później się dowiecie, ale tymczasem wydaje mi się, że to, co chciałem tutaj wytłumaczyć, wytłumaczyłem, także widzimy się za chwilę, trzymajcie się, cześć! Okej, moi drodzy, tutaj on jest, jak widzicie, po 5 złapanych Spearowach pojawił się w trawie Charmander i ja właśnie na niego czekałem. I to jest Pokémon, którego na pewno chcę złapać, którego jest malutki! Okej, świetnie. Nie spodziewałem się, że zejdzie mi tak szybko, że pójdzie mi tak szybko i że tak łatwo będę mógł złapać tego Charmandera. Pierwsze, co zrobimy, damy mu oczywiście jagódkę. Żeby łatwiej oczywiście dało się go złapać. Teraz zmienimy jeszcze Pokebola na Great Bola, żeby jeszcze łatwiej się dało go złapać. Ja potrząsnę drugim Joy-Conem, który niestety nie jest załączony, więc muszę go najpierw połączyć. Potrząsnę nim, żeby drugi wspierający trener również dołączył. Tutaj, o nie. Wybiorę jeszcze jednego Great Bola, żeby mieć jak największą szansę na to, żeby złapać tego Pokemona, także ustawiam... A nie, co ja kliknąłem? I teraz 3, 2, 1, hop! No nie. Dobra, jeszcze raz. Poczekam, aż zaatakuje. I teraz. Okej, trafiliśmy dwoma Great Ballami w tego Charmandera, ja na pewno chciałem go złapać i cieszę się, że poszło to tak szybko i że tak długo ja nie musiałem czekać, bo jednak czas, który tracę na takie rzeczy, jest czasem, który mógłbym poświęcić na nagrywanie nowych rzeczy albo na tworzenie nowych rzeczy, ale i tak się cieszę z tego, że udało nam się złapać Charmandera na poziomie 10, 139 punktów doświadczenia, co nam awansuje na poziom 12, no i kolejny Pokémon ląduje w naszej parce i to mnie bardzo cieszy, że ten Charmander tutaj z nami wylądował i że nie musimy łapać 50 Pokemonów, żeby takiego Charmandera mieć złapanego. Ale jestem z tego mega zadowolony i oczywiście ja teraz odeślę tego drugiego trenera. Dziękuję sobie właściwie za pomoc w złapaniu tego Charmandera.
to było na pewno bardzo przydatne. Ja w ogóle nie wierzyłem, że pójdzie mi tak szybko, ale w każdym razie już jesteśmy gotowi. No i z racji tego, że teraz moje Pokémony również są wytrenowane lepiej, wydaje mi się, że mogę na pierwsze miejsce dać teraz... A, tutaj dałem Pokédex, tutaj widzimy już oczywiście progres. Aha, progres deksowy, który widzicie na chwilę obecną na kanale, tutaj na layoutie, który jest pode mną, jest 25, ponieważ one są, jak już mówiłem, aktualizowane z początkami odcinka. No ja wydaje mi się, że Rage teraz zasłużył na pierwsze miejsce w drużynie, ponieważ chcemy go również troszeczkę potrenować. Także bardzo dobrze i teraz pokażę wam jeszcze, co zrobić z tymi wszystkimi spirołami. Ja nie wiem do końca, ile spędziłem, więc jeżeli ten odcinek będzie nieco dłuższy, to proszę was o wybaczenie oczywiście. Bo nie wiem, ile spędziłem na łapaniu spirołów. Także chciałbym uleczyć swoje Pokémon, bo któreś tam, jakieś tam były jeszcze nieuleczone po walce z Teamem Rocket i tak dalej. Także wskakują tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Umiem liczyć do sześciu. Proszę, jaki inteligentny Pokétuber. A tymczasem... We hope to see you again. Okej, świetnie. No i muszę wejść do swojego party. Muszę wejść do Pokémon Box. I teraz, jak zauważycie pewnie, ja tutaj zrobię sort po numerze Pokédexu. Mamy bardzo dużo spirołów w tym momencie. Chcemy mieć dwa, żeby były na spiroła i nefiroła. Więc pozostałe możemy odesłać do profesora. No, do rancha jego, tak jak było w pierwszej generacji. To. O, i świetnie, można wysyłać je grupowo. Więc to mnie bardzo cieszy. No i odsyłamy. Tak. Otrzymaliśmy wiadomość od profesora z powrotem. Thanks for sending along those Pokémon. They will help a good deal with my research. I oczywiście te Pokémon, tak jak mówiłem, Oak ma wielkie rancho, tak to możemy określić przynajmniej, na którym trzyma swoje Pokémony. To widzieliśmy już w anime nie jeden raz. No i to właśnie, wydaje mi się, że te spiroły tam właśnie wylądowały. That's it. I think you earned some candy for all your help in getting me Pokémon to study. Candies make your Pokémon stronger. To use them on a Pokémon you'd like to train well. Okej, otrzymaliśmy Quick Candy. You've sent me 4 Pokémon so far. You're a great aid to my work, Pepe. Do keep sending me more Pokémon. Okej, zobaczymy teraz, co te Quick Candy robi, bo tutaj oczywiście nowe rzeczy otrzymaliśmy. I teraz co ja tutaj, gdzie te Quick Candy mogą być? Prawdopodobnie tutaj. Catching Pocket Candy Jar. Quick Candy. Podwyższa szybkość o 1, czyli to są takie candy, które nam robią za, prawdopodobnie za Eevee, więc w taki sposób zostało to tutaj rozwiązane, bo wiadomo, że nie ma takiego stricte Eevee trainingu jak wcześniej, ale widzimy, że jednak coś tutaj jest. No i my będziemy ruszać teraz dalej, będziemy ruszać teraz w stronę Vermilion City przez ścieżkę numer 5 i ścieżkę numer 6. Tak jak zapowiadałem, ale bardzo się cieszę, że ten Charmander został również przez nas złapany, bo to jest naprawdę coś. Jak się dobrze przyjrzycie, to on jest tu. Tutaj jest. Tutaj mam takie trzy plakaty z Pokémonami, które są niesamowitej jakości. Jestem bardzo zadowolony z tego, że je zamówiłem. Na których właśnie są trzy linie ewolucyjne opisane w sposób, można powiedzieć, naukowy. Wyglądają jak takie prace naukowe i szkice. I są podpisane nazwiskiem Oak, więc jakby ktoś był zainteresowany, proszę mi dać znać na priv, albo na grupie, albo na Facebook, albo na Discordzie i podeślę link do tych plakatów, bo dobra, nie jestem sponsorowany, ale uważam, że są po prostu świetne. I teraz kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, to złapać kolejne Pokémony, które znajdują się tutaj. Z tego, co widziałem ostatnio, tu był Jigglypuff i pojawił się również Abra. Wow, dobra, okej. Okay. Przechodzimy do łapania Abry od razu, bo to jest Pokémon, którego na pewno chcę użyć w tym Let's Play. Właściwie wydaje mi się, że dużej ilości Pokémonów będziemy używać w tym Let's Playu. Chociaż mamy tylko już 6 gymów do zrobienia. Rzut. Okej, okay, udało mi się trafić tego Abrę, więc tak bardzo się nie poruszę. Ja jeszcze nie mam opanowanych tych rzutów jednak. 2, 3 i... Niestety Abra uciekł. Więc jeszcze raz. Okej, udało mi się go trafić. Trafiam tak na rantak, więc ja dokładnie nie wiem, jak to mogę robić. Niestety nie wiem, jak się steruje również. No i kolejny raz uciekł. Dobra, spróbujemy go łapać. Teraz trafiliśmy w sam środek, ale niestety nie było żadnego excellent. Także raz, dwa, trzy. Tak, udało nam się złapać Abrę, więc to jest bardzo dobre i na pewno z tego Abry będziemy korzystać. O nie, ale tutaj będziemy potrzebowali ewolucji przez wymianę, żeby takiego Abrę wyewoluować. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Mesai awansuje już na poziom 20, nasz Pidgeot. No bardzo dobrze się stało.
tutaj jednak to łapanie spirołów dało im troszeczkę punktów doświadczenia i mniej więcej wydaje mi się, że łapanie takich rzadkich Pokemonów również będzie powodowało to, że... Oj, kolejny Abra, dlaczego nie? Złapiemy go również. Chociaż to powinienem robić między odcinkami, więc może ja po prostu od tego Abry ucieknę, żeby nie marnować czasu odcinka i będę mógł je złapać po prostu między odcinkami, żeby douzupełnić sobie ten dex, raz, dwa i trzy miejsca były zajęte przez niego. Tu jest Growlithe oczywiście, którego już mamy złapanego i jak będę chciał złapać drugiego, to go oczywiście złapię. Tiny Abra, ale nie o to mi tutaj chodzi. Są kolejne Growlithe, tu widziałem jeszcze Jigglypuffa wcześniej. No nic. Z tego co wiem, tutaj też był Meowth kiedyś. Dobrze, spróbuję jeszcze raz zrobić sobie... Oj, Pidgeotto tu jest do złapania, no proszę. Tutaj jak kończyliśmy poprzedni odcinek, to tu znalazłem 3 Raspberries, a ja się wrócę jeszcze raz i przejdę tą trasą. Najlepiej się trzymać na tym chyba najwyższym poziomie, tam gdzie mamy widok na dwie trawy w sumie. I tak właśnie teraz zrobię, czyli zeskoczę tutaj i będę się trzymał tutaj w tym miejscu. I jest Jigglypuff, proszę bardzo, tak jak mówiłem, jak powiedział, tak go mam nadzieję teraz złapać. Także jest tu Jigglypuff. Świetnie, na poziomie 16, także jestem gotów, a on sobie tak delikatnie skacze, no i widzicie, ja nie wiem, czy ja to mogę jakoś tutaj get ready, czy go podkręcić, czy jak, dobrze, rzucę jeszcze jednym Great Ballem, excellent throw, miejmy nadzieję, że złapię tego Jigglypuffa i będę mógł ruszać dalej na kolejną ścieżkę, łapać kolejne Pokémony, bo jest to w końcu Dexplay, no nie, Jigglypuff. Nie ruszaj się. Ja już go mam dosyć, także Nanabere to jest... O nie. Czy ja mogę to jakoś przesunąć? Nie mogę. No widzicie. Czy ja muszę na przykład zrobić tak? No i... Trafiłem w ten, no brawo ja, trafiłem teraz ten, miałem, przepraszam was za to. Użyję Raspberries, bo tak, no to jest niestety, to jest upierdliwe. Okej, okay, udało nam się go trafić, jest on łatwy do złapania, ja przepraszam bardzo, że ja uderzyłem w to, ale tak właśnie będzie, jak będę się zbyt emocjonował. O nie. No nie, no Jigglypuff, tak nie będzie. Wskakuj do tego Pokébola i tu zostawaj. I... Okej, okay, udało nam się złapać Jigglypuffa, możemy teraz ruszać dalej, ja mam nadzieję, że słyszycie mnie dalej dobrze. O nie, jeszcze tutaj cały bajzel się przez to zrobił teraz. Także miejmy nadzieję, że jest wszystko ok. Ale łupnąłem w to. Masakra, przepraszam. Midori awansuje na poziom 20, świetnie, a my złapaliśmy Jigglypuffa, czyli kolejnego Pokemona do naszego Dexa, tak jak już mówiłem. Dex tutaj ma takie uroki do siebie, no teraz już chyba powinno być wszystko w porządku, tak mi się wydaje. Dex tutaj ma niestety ten swój urok, gdzie się ja sieję zamęt i zniszczenie rzucając tymi. Okej, okay, tu jest Rattata, jest Pidgeotto, którego nie mam zamiaru łapać, bo będziemy teraz ruszać dalej. Z tego co wiem, to tu jest Nickel i mamy 3 Nana Berries. Okej, okay, ale wydaje mi się, że nie będę chciał łapać już nic w tym odcinku tutaj na tej ścieżce. Czy tu jeszcze coś jest? O, oczywiście, że tu coś jeszcze jest. I Iter jest tutaj, czyli coś, co nam odnawia ataki, co nie jest na razie konieczne. A tutaj w krzaczkach nic nie ma. Ja sprawdzam z przyzwyczajenia już te krzaki. No ale zobaczmy teraz, co Nickel ma nam do powiedzenia. Wykrzyknik! Oh, hey, Paper! Co masz nam do powiedzenia? Seems like we can't pass through the gate. But the underground path should take us to Vermilion City. It's a bit dark and spooky though. Hold still for one sec, Paper. What the fuck? Czego ty od nas chcesz, człowieku? I was wondering that what the sparkly thing was that was stuck in your hair. Otrzymaliśmy revive'a od Nickela. To bardzo miłe z jego strony, ale że revive utknął nam na czole. Revives can heal Pokémon that have been knocked out in battle. I have few extra, so here, take some of mine too. Okej, tylko jak revive znalazły się w naszych włosach? Oczywiście przepięknych, przystrzyżonych blond włosach, lokach.
You put the revives in your medicine. Okay, świetnie. Maybe those will help you when you take on the next gym. Pytajnik. A, are those SS tickets you have? Jasne, masz jeden. Dostaliśmy więcej, więc... Wykrzyknik. Hey, are you sure I can have this? You know I'm definitely going, right? Where did you get this anyway? P-p-p-p, dot-dot-dot. You got that from talking Pokemon? Well, oh, it was a person after all. Well, I guess that's good to hear. Hey, just, forget about the whole thing, okay? I think I'll press ahead. See you there! Okej, czyli nie będziemy z nim teraz walczyć, jednak, ale będziemy ruszać teraz dalej i mamy Mankeya na pierwszym miejscu w naszej drużynie. Wchodzimy do Underground Path, która chyba ma w sobie nawet kilku trenerów. I tutaj ten będzie się chyba chciał za coś zamienić nawet. When my Pokemon is on my shoulder, I will let me know when it's tail. It will let me know with its tail when there's an item on the ground nearby. Okej, świetnie, czyli to nie jest ten człowiek. Chyba po drugiej stronie Underground Path jest człowiek, który chciałby zamienić Nidorana na Nidorino albo coś takiego. W każdym razie znaleźliśmy Ripple. Okej, świetnie. I ruszamy teraz dalej. Nie wiem, czy Ripple nam tu będzie konieczny. Ja nawet nie wiem. Zazwyczaj chyba zdarzało się, że te Pokémon tutaj się jakieś pojawiały. Ale ja nie wiem... O, kolejny przedmiot. I kolejny... I Ripple Lure. Okej, świetnie. Ale bardzo ładnie jest tutaj zrobiony ten Underground Path. No i to już. Nie było żadnych Pokémon tutaj, co ciekawe. No i ta dziewczyna chyba będzie chciała się zamienić, nie? Ludzie... Jednak nie. Możliwe, że pomyliłem to z jakąś inną ścieżką. Albo po prostu w tej grze tego nie ma. I jesteśmy już na ścieżce 6. Tutaj oczywiście nie będziemy się mogli dostać, ponieważ przejście do... tam jest które? Saffron City, tak? Przejście do Saffron City jest zamknięte, więc nie możemy się tam na razie dostać. Żeby wam to udowodnić. Chociaż część z was wie, ale ci, którzy nie wiedzą, ci, którzy nie znają... Tutaj nic nie ma. A wydawałoby się, że coś by tutaj było. Ci, którzy nie wiedzą, ci, którzy nie znają, mogą po prostu być z tym na świeżo. Hej, co ty masz do powiedzenia? If the Pokemon you're walking with suddenly stops as it's surprised, that means it's found an item for you. I'm guard on duty and I take my duty very seriously. But gee, I am ever thirsty. I wish I had some tea to drink. Wykrzyknij. Oh, hold on there, kid. I'm afraid I can't let you pass through here. Okej, czyli widzicie, nie możemy się dostać, ale tak delikatne sugestie, że napiłby się herbaty, bo jest spragniony. Sugeruję, że musimy zdobyć herbatę w Celadon City. Oj, to jest kolejny Jigglypuff. Widać, że ten Jigglypuff nie jest tutaj takim rzadkim Pokemonem, jak na poprzedniej ścieżce. Znaleźliśmy Guardspec, które prawdopodobnie pójdą na sprzedaż. Ale możemy teraz przejść do walki z tym przeuroczym trenerem, a przy okazji zobaczyć, jakie Pokemony tutaj się znajdą. Ho, I'll battle you like a gentleman. Okej. Będzie z nami walczył jak gentleman, co mi w sumie bardzo cieszy. Chociaż nie wiem, dlaczego mnie to cieszy, ale Gentleman Edward wysyła przeciwko nam Eevee, więc to jest idealny Pokémon do walki z Mankiem moim. Właściwie z moją Manki. Która jest na poziomie 15, ale zna atak Karate Chop, który może nam się pomóc pozbyć Eeveego. Eevee zadaje Quick Attackiem solidne obrażenia, ale my powinniśmy zadać tak mniej więcej połowę, albo nawet 3/4, takie 80% to jest mniej więcej. Full Restore, okej, ja uważam, że to jest marnotrawstwo Full Restore na 16-poziomowego Eevee, ale co ja tam wiem, ja jestem zwykłym podrzędnym trenerem, ale także mistrzem Alolii i osobą, która przeszła Glaze Nuzlocke, także hej, nie jest ze mną wcale tak źle. Kolejny Quick Attack tutaj, oczywiście, i Karate Chop z naszej strony załatwia tego Eeveego, także bardzo dobrze się stało. I powinniśmy dostać solidną porcję doświadczenia, 86 tylko, co? Moonpie awansowała na poziom 16 i chce się nauczyć amnezja? Nie, raczej podziękujemy. I Gentleman Edward został pokonany. Ah, oh, super annoying and frustrating. Dostaliśmy 1920 i 3 pokebole, świetnie, czyli tu teraz te pokebole, które wyrzuciłem na spiroły, zaczną się zwracać. A ruszamy teraz dalej. Tu jest dwóch kamperów, którymi... Tu jest Chessie! Złapałem Chessie, to znaczy nie złapałem jeszcze Chessie, ale jest to Chessie! I która jest chyba tutaj rzadkim Pokemonem, bo świeci się na czerwono. No przeskocz z powrotem, Chessie, proszę, ja nie chcę rzucać na ukos. Chessie, proszę. Chessie, proszę. Okej, świetnie. Och.
No zobaczcie, i teraz ja jak mam to rzucać, tak? Widzicie, tutaj wyszło ten. Spróbuję rzucić tak po prostu w stronę tej Chansey. No ale nic się niestety z tym nie dzieje, więc to jest bardzo upierdliwe i będę musiał znaleźć jakiś sposób na to, jak w trybie po prostu. To mnie bardzo ma, to mnie bardzo irytuje. No widzicie, bo rzucam w jedną stronę, a tak jakby to mnie wyrzuca w drugą. Nie wiem, co tu się dzieje, nie wiem jak mam tutaj... help, może będzie tutaj. Nie, nie chcę przejść przez samouczek. Dobrze, będziemy łapać Chansey w tym odcinku, bo ja nie mam zamiaru jej darować, ale jak nie wskoczy do tego Great Balla... Okej, okay, jesteś tutaj. O, no nie. Dobra, udało nam się trafić, ja jestem poirytowany tym, bo... I? Bo w normalnym, jak trzymamy w modzie, w tym, w handheldowym trybie, to... Jak trzymamy w handheldowym trybie, to normalnie tą Chansey, to normalnie można poruszać, ustawić sobie tak, jak powinno być. Jest wtedy wygodniej po prostu, żeby łapać te Pokémony. A tutaj widzimy, jest Chansey, która sobie skacze jak szalona i ja nic z tym nie mogę zrobić. Także wyrzuciłem wszystkie Great Balle w tym momencie. Będę się starał ją złapać pokebolami. Oczywiście nie będę starał się łapać ją pokebolami do oporu, bo nie ma w tym najmniejszego sensu. Więc ja po prostu od niej ucieknę i postaram się złapać między odcinkami, bo to jest naprawdę bez sensu teraz, żebym się irytował tutaj. A ja po prostu muszę wykminić, jak to zrobić, żeby złapać tą Chansey. Who's there? Quick listening on us! Okej, okay, czyli tu będą pojedyncze walki jeszcze. Postaram się dojść do końca ścieżki numer 6. I przy Vermilion City zakończyć po prostu ten odcinek. Riki wysyła przeciwko nam Sandshrew. Okej. Okay. To nie jest za duży problem, ale w każdym razie wiem, że Rage nie zrobi mu za dużo. Więc to może być problem, z którym tutaj będziemy się mierzyć. Więc Venusaur tutaj będzie najlepszą odpowiedzią. Ja teraz jestem troszeczkę poirytowany tym, że tej Chansey nie udało nam się złapać. Ale rzeczywiście, chyba takie rzadsze Pokémony, ja będę miał z tym problem, bo w trybie handheldowym to jest złe po prostu. Znaczy w trybie nie handheldowym, właśnie takim, który tutaj, że mam jeden Joy-Con w ręce i nic więcej. To jest okropne. Po prostu okropne. No nic, także to jest mój fart, moi drodzy. Ja obkupię się w Great Balle, jak będę miał okazję, bo na razie zbieramy kasy i tak praktycznie na nic jej nie wydajemy, więc... nie wydaje mi się, żeby to było jakoś wybitnie potrzebne. Nidorino, ja chcę zmienić Pokémona teraz. Wydaje mi się, że wystawię jednak Rage do tej walki. Przeciwko Nidorino, czy to było Nidorino? Nie, to było Nidoran, chyba. Zobaczymy zaraz zresztą, czy to jest Nidoran, czy Nidorino. Nidoran. Samiec. Samiec jest słodszy niż samiczka, tak mi się wydaje. W sensie lepiej wygląda. I użyjemy na nim Dig. Powinniśmy być szybsi. Zakopaliśmy się pod ziemią, także unikniemy jednego ataku naszego przeciwnika. Poison Sting tutaj nie trafia, a my... One Hit KO. Okej, świetnie, świetnie. Plus to jest fajne, bardzo fajna animacja. Oczywiście ta animacja już wcześniej była dostępna. Niestety nie jest problem, ale Camper Ricky został pokonany. I dostaliśmy dwa Great Balle. Nie wiem, jak pojawi się Chansey w tym odcinku, to ja już nie będę próbował jej łapać, bo nie mam zamiaru po prostu się rzucać znowu na tą Chansey, ale może między odcinkami spróbuję, jak będę w trybie handheldowym, a też muszę rozkminić, czy da się to jakoś ogarnąć, bo nie mam zamiaru wstawać, wyciągać tego, ponieważ zniszczyłoby to po pierwsze nagrywanie. Nie wiem, teraz jestem poirytowany, teraz możecie to stwierdzić. Mm.
Ale cóż, nic z tym chyba nie możemy zrobić. Także uniknęliśmy teraz Double Kick i ta trenerka też ma dwa Pokémony. Jest to Nidoran, który lepiej przyjął na siebie i używa na nas ataku Bite, który nie zrobi nam za dużo. Wydaje mi się, że teraz nasz Scratch wystarczy, żeby tutaj pokonać tego Nidorana. A jednak nie. I teraz Poison Sting mnie jeszcze zatruł. Świetnie. No nic. Zwycięstwo będzie moje, przynajmniej połowa tego zwycięstwa. Nidoran zostaje pokonany. Samiczka, 68 punktów doświadczenia. My teraz otrzymamy obrażenia z trucizny. Niestety, Rage polegnie. Także przepraszam was za to bardzo. Ale wystawimy sobie teraz Mudpie. Chociaż czy Mudpie może coś zrobić? Nie, nie bardzo. Mudpie nie bardzo może coś zrobić, więc wystawimy Midori. Żeby tutaj zawalczył za nas i również zdobył nam troszeczkę doświadczenia i dla naszej drużyny. O, jaki on jest słodki w tej czapeczce, masakra. A też Jigglypuff. Okej, świetnie. A tutaj Jigglypuff jest typem fery teraz, więc Zippy Zap będzie lepszy niż Double Kick. Szczególnie, żeby Zippy Zap to będzie atak krytyczny, tak czy siak. Także BUM! Jigglypuff zanihilowany. Bez żadnego problemu. Wow, ten atak jest naprawdę potężny. I Picnicker Nancy została pokonana. 300 Pokédolorów, 2 Great Bole. Ok, czyli zbieramy te Great Bole, które wyrzuciliśmy na Chansey. Niestety. To było bardzo złe. Tutaj jest jakiś Sailor. Ja dostałem Revive, więc ja tego Revive'a teraz użyję. To nie jest Nuzlocke, więc mogę sobie na to pozwolić. Także Revive'ów 7 mam w sumie. Teraz Rage może zostać wyleczona w pełni. Za pomocą jednego Revive'a i jednego Potiona. Świetnie. No i przechodzimy dalej do walki tym razem z Sailorem. To jest również Growlithe, więc tam nie musieliśmy się za bardzo na ścieżce numer 5 starać, ale tam są chyba Abry tylko. Chyba, że zobaczę tutaj Abry, to wtedy nie będę wam marudził, nie będę nic komentował na ten temat. Ale Sailor Elijah chce z nami walczyć i wysyła przeciwko nam Tentakula, który również jest wrażliwy na atak Dig. Teraz, na którym poziomie jest ten Tentakul? Tentakul jest tu... Ten Tentakul jest tylko jeden, na poziomie 16. My powinniśmy być szybsi od niego, chociaż Tentakul jest dość szybkim Pokémonem. Tak. Zgadzam się z tym. Tentacruel, czyli jego ewolucja, ma bazową szybkość w wysokości, uwaga, 100. I to jest bardzo szybki Pokémon. Jest szybszy od Zygarda, jakbyście się tak zastanowili. Plus dzięki właśnie tej szybkości raz udało mi się wygrać walkę i pokonać Zygarda, ponieważ Choice Scarf Tentakul wyprzedzał Zygarda na plus 1. I to było bardzo, bardzo dobre uczucie. Ok, ruszamy teraz dalej. Tu jest Rattata jeszcze, czyli ta Chansey chyba na pewno była rzadkim Pokémonem. Tutaj te Growlithe latają na prawo i na lewo. Ja już mam złapane wszystko, co bym chciał. Więc ruszamy teraz dalej i wydaje mi się, że tutaj jeszcze będzie ostatnia podwójna walka. I będziemy mogli wejść do Vermilion City. Także Midori i Rage. No, wydaje mi się, że możemy tutaj chyba wystawić Mudpie do pierwszej walki swojej i stoczyć podwójną walkę z tymi trenerami. Wykrzyknik! Mi? Okej, okay, I'll play! Okej, czyli to nie jest podwójna walka. O nie! O nie! Nie jestem z tego zadowolony. W sensie wolałbym, żeby to była podwójna walka, bo wiemy, że takie walki tutaj również mogą być, ale chyba z racji tego, że nie mieliśmy podłączenia... O, Charmander! Mamy złapanego Charmandera. Więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Ja z racji tego, że pewnie jakbyśmy mieli dwóch trenerów tutaj, to moglibyśmy bez problemu pokonać tutaj i zawalczyć w podwójnej walce, ale niestety nie możemy. A ten Dig tutaj jest niesamowity. To był oczywiście atak krytyczny i to mogło mieć znaczenie akurat w tym przypadku. Znaczy nie wiem, jak się tam ustawiają statystyki Charmandera. W każdym razie Rage awansuje na poziom 16. I chce się nauczyć Fury Swipes, które zaraz sprawdzimy, czy będą lepsze od Scratcha, czy nie. 18 do 36, Scratch ma 40, no to nie ma za dużej różnicy, a każde obrażenia powyżej tamtych dwóch ataków Fury Swipes dadzą nam po prostu o wiele lepsze wyniki. Picnicker Isabel została pokonana, 300 Pokédolorów, 2 Great Bole, ok, czyli te Great Bole zbieramy i ja będę starał się łapać tą Chansey. A, czyli nie stanęliśmy po prostu w zasięgu, o nie. Ha! You want to talk to me? Okej, okay, tak, mogę z tobą porozmawiać.
Tutaj nie ma Blissey. Nie, tutaj nie ma Blissey. Tutaj są tylko Pokémony z pierwszej generacji i ich alolańskie formy. Więc tak to się tutaj prezentuje. Ja chyba użyję tutaj Fury Swipes w tym momencie. Ponieważ wydaje mi się, że zadamy tutaj... zadamy. Albo nie zadamy. Zobaczymy oczywiście, jak to się będzie prezentowało. Oj, masakra. Co jest z tym Bellsproutem? I teraz ten Bellsprout mnie po prostu karze. Dobrze, jeszcze raz. Fury Swipes. Okej, tym razem trafiliśmy. 2, 3, 4 i 5. Nie, tylko 4 razy. Bellsprout używa Wine Whip i to niestety nas znowu pokona. Więc tutaj Rage niestety dostaje solidny oklep od Bellsprouta plus 1. No ale teraz my zemścimy się na nim. I po prostu wystawimy tutaj... wystawimy tutaj Messiah. Który ma atak. Wing atak. Tak. Jesteśmy szybsi oczywiście, także BOOM! Okej, świetnie. Bellsprout został pokonany i to jest jedyny Pokémon tego przeciwnika. Ja myślałem, że się załapię tutaj jednak na podwójną walkę, ale niestety nie było nam to dane. Wbrew pozorom. I Camper Jeff tutaj oczywiście się ustawia. 300 Pokédollarów, 2 Great Bole. Świetnie, świetnie, świetnie. Jestem z tego bardzo zadowolony. No i wkraczam teraz już do Vermilion City. I tutaj widzimy oficer Jenny ze Squirtlem, z tym Squirtlem, którego chyba goniła, a ja wejdę tylko do Pokémon Center uleczyć swoje Pokémony, bo tego tutaj na pewno bardzo potrzebuję. Welcome to Pokémon Center, would you like to rest your Pokémon? Tak, zdecydowanie tak. A wszystko, co będzie związane z Vermilion City, zostawimy sobie na następny odcinek. Także mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie tego odcinka. Jeżeli nie, to bardzo was przepraszam. Starałem się, ale niestety Chansey, która jest tutaj również na ekranie, nie dała nam takiej możliwości. Bo dlaczego by dać Paperowi się złapać, tylko skakać jak szalona po ekranie. Ale tymczasem dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że to, co widzieliście, się wam podobało. Zostawcie łapkę podniesioną, jeśli tak. Subskrybujcie i naciśnijcie dzwonek, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia, informacje na temat tego, co się dzieje na kanale. Dodatkowo oczywiście zapraszam was na grupy facebookowe i discordowe Paper Sheets. Nazwy grup są w opisie. No i wydaje mi się, że to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.